Od czasu do czasu przychodzą do mnie ciekawe informacje odnośnie tego, jak będzie wyglądał pierwszy kontakt na masową skalę. Mówimy o tych podobno zielonych, ale czasami podobno szarych, podobno ludzikach, chociaż tak na dobrą sprawę chyba nikt nie wie, z kim będziemy mieli do czynienia. Sprawa pierwszego kontaktu jest o tyle ciekawa, że narasta wokół tego dużo mitów. Narasta wokół tego sporo fantazji i nieporozumień. To, co do mnie przychodzi, to też jest pewną formą widzenia świata, więc nie mówię, że to jest jedyna słuszna racja. Ale z wszelkiego rodzaju przychodzącymi informacjami z drugiej strony, to jest trochę tak, że patrzymy na pewien obraz i wyciągamy z niego interpretację. No i problemem najczęściej. Połowa w ogóle dobrego przekazu, czy dobrej wizji, czy dobrej informacji, połowa sukcesu, połowa jakości to jest analityka, czyli interpretacja tego, co się pojawia. Mieliśmy bodajże w zeszłym roku chyba dobry przykład tego. Były chyba trzy zdarzenia, które nałożyły się ze sobą w czasie. Mieliśmy albo jakiś tsunami, albo jakiś huragan, który gdzieś tam uderzył i narobił trochę spustoszeń. I mieliśmy Koreę Północną, która straszyła bronią atomową. I mieliśmy jeszcze jakąś informację, nie pamiętam, czy w Stanach Zjednoczonych, czy chyba w Stanach Zjednoczonych coś się pojawiło, gdzie te rzeczy oglądane z zewnątrz sprawiały wrażenie, jakby stanowiły jedną całość, że tu mówimy o broni jądrowej, tu mówimy o jakiejś kontrakcji i tutaj pokazujemy jakieś huragany, które, no, tutaj pokazujemy spustoszenia i dla osoby na przykład jasnowidzącej te trzy rzeczy, które wizualnie prezentują się bardzo wymownie, ale też prezentują się bardzo wymownie, jeżeli chodzi o przekaz emocjonalny. Dla osoby jasnowidzącej mógłby to być obraz zinterpretowany, czyli wyanalizowany jako koniec świata. Tych końców świata już mieliśmy wiele, natomiast te wydarzenia, które miały miejsce, one pokazywały, jak dużo tych końców świata jest w pewnym sensie metaforycznych, to znaczy są wydarzenia, które zbiegają się ze sobą w formie korelacji, czyli na zasadzie coś wygląda w taki sposób, coś innego wygląda w taki sposób, coś innego w taki sposób i na podstawie tej korelacji jest wyciągany wniosek, że nie wiem, wojna, koniec świata. Natomiast nie ma mowy tutaj o przyczynowości. Dlatego też te rzeczy, które przychodzą do mnie zza drugiej strony powiek, jak to można by powiedzieć, albo z tych innych obszarów niefizycznych, przede wszystkim traktuję nie w formie jako obiektywnych faktów, ale pewnych doznań, pewnych rzeczy, które są, które mają fajną treść. Natomiast dokładam wszelkich możliwych starań i swoich umiejętności, żeby po pierwsze zachować czystość tego przekazu, a po drugie, żeby analityka, jaką przedstawiam, nie była konserwatywna, nie była jedna, jedyna słuszna, ale pokazująca taki w miarę prawdopodobny punkt widzenia na podstawie obserwacji tego, co się dzieje wokół nas w świecie codziennym. A w świecie codziennym, jak widzimy, to jest taka konfrontacja, że są pewne ideowe idee, fajne rzeczy. Natomiast fakty okazują się być trochę rozbieżne z rzeczywistością. Tak jak na przykład mamy sprzedawany świat okularów wirtualnych do rzeczywistości wirtualnej, do VR, do rzeczywistości poszerzonej. Ale większość produktów tego typu, znaczy marketing jest zrobiony bardzo fajnie, że to wygląda nie wiadomo jak rewelacyjnie super. Natomiast większość produktów tego typu, po pierwsze, pomimo tej fajności takiej ogólnie przestrzennej, jednak prezentuje koszmarny poziom jakości wizualnej. Jest małe pole widzenia, jest mała rozdzielczość, jest mała naturalność tego obrazu. Plus pojawiają się różnego rodzaju skutki uboczne, polegające na tym, że z racji, że rozsynchronizowane jest poczucie równowagi z tym, co mamy przed oczami, pojawiają się różne zawroty głowy, mdłości. Ten obraz nie ma odpowiedniej głębi, więc on jest tak jakby zafiksowany i pomimo, że sprawia wrażenie przestrzenności, jednak rzuca na mięśnie sterujące oczami, więc
rzeczywistość marketingowa to są te wszystkie okładki, obrazki, opisy, a rzeczywistość faktyczna jest wtedy, kiedy dostajemy towar, produkt do ręki i możemy powiedzieć, to jest to, albo to jest prawie to, ale. No i tak mniej więcej samo jest z różnego rodzaju wizjami, że one przedstawiają pewien wyidealizowany obraz świata, wyidealizowaną analitykę tego, co się pojawia w obrazach czy w odczuciach. Natomiast odczucia i obrazy i rzeczy, które przychodzą, one po prostu są, jakie są, rezonują tak, jak rezonują. Dzisiaj język opisu jest taki, jutro język opisu będzie inny. Mamy dzisiaj taką ciekawą sytuację. Tak jak różnego rodzaju nurty rozwojowe, czy duchowe, czy duchowościowe, jeżeli można takie trochę sparafrazować, opisują, że mamy te poziomy fizyczny, eteryczny, astralny, umysłowy. Natomiast w dzisiejszym XXI wieku nagle się okazało, że mamy jeszcze jeden poziom niefizyczności, internet. Internet, poziom wirtualny, tak jakby pewna przestrzeń wspólna, współdzielona, zbiorowa, która wykazuje rozmaite cechy tych przestrzeni, które znamy, to jest przestrzeń sztuczna, ale jednocześnie jak najbardziej prawdziwa, będąca swojego rodzaju cechą emergentną rozwoju człowieka jako cywilizacji, jako społeczności, ale też jako globalnej społeczności. Cechy emergentne to są takie, które wyłaniają się z pewnych naturalnych cech danego systemu w momencie, kiedy ten system się rozrasta do dużych granic złożoności i nagle się okazuje, że jest nowa właściwość. Na przykład jeżeli mówimy o świadomości, to mówimy świadomość tego, świadomość tego, świadomość tego. Na końcu z tej świadomości wyłania się rozpoznawanie kształtów, później pojawia się spojrzenie w lustro, a później pojawia się na przykład samoświadomość. I samoświadomość jest tą cechą emergentną, wyłaniającą się z poziomu złożoności. No ale teraz a propos tego pierwszego kontaktu, jakby to miało wyglądać i jakby to miało na nas wpłynąć i w jaki sposób by to miało być z nami związane. Dzisiaj mamy prawie 2020 rok. Ja obserwuję, że gdzieś od 10 lat z lepszym lub gorszym skutkiem są rozwijane różnego rodzaju interfejsy. Interfejsy próbujące odczytywać różne informacje z mózgu i przekształcać je na coś, co jest wizualnie zrozumiałe, treścią zrozumiałe, czyli na przykład odczytywanie cichego myślenia. Czyli kiedy myślę sobie w głowie myślami słownymi, to aparat stara się odczytać to, co myślę i przedstawić to w formie słowa mówionego, które mogę odsłuchać. Albo na przykład rejestracja snów, czyli coś mi się śni, a sztuczna inteligencja próbuje podłożyć pod to obrazy. I powiedzmy sobie jakościowo to gdzieś tak ze 20-30% już zdaje egzamin. No ale wyobraźmy sobie, że za 5, 10, 15 lat, kiedy to będzie technologia komercyjna, wirtualna rzeczywistość już się rozwinie do tego stopnia, że to, co nas otacza, nie będziemy specjalnie, że tak powiem, przejmowali się tym, co jest ludzkie, co jest organiczne, a tym, co jest, że tak powiem, sztuczne, bo już dzisiaj dzieciaki ganiają z telefonami za Pokemonami, które są tylko i wyłącznie na telefonie. Więc nawet jeżeli holografia się nie rozwinie, będziemy mieli wyświetlacze, które będą tą rzeczywistość poszerzały o pewne elementy istniejące w świecie wirtualnym, w świecie internetowym, w świecie nierzeczywistym, ale jednak rzeczywistym. Bo te informacje w internecie, one nie są namacalne, ale są, one są prawdziwe. Oglądamy zdjęcia, oglądamy filmy i emocjonujemy się. Płacimy konkretnymi pieniędzmi za wirtualne usługi, za możliwość odsłuchiwania czegoś, za możliwość oglądania czegoś, więc tak jakby ta rzeczywistość, ona jest niefizyczna, ale namacalna. Tak jak emocje. Rzeczywistość cyfrowa, wirtualna. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić, że technologia odczytywania różnych rzeczy z mózgu, czyli odczytywanie cichych myśli, odczytywanie podświadomych myśli, odczytywanie wyobraźni i odczytywanie snów, co najmniej 2-3 z tych rzeczy się rozwiną do tego poziomu, że będą sensu stricte użytkowe, będą pozwalały rejestrować to wszystko. No i teraz, jeżeli to się stanie taka technologia gadżeciarska, rozpowszechniająca się, stająca się popularna, ona stanie się popularna, bo chociażby w zastosowaniach medycznych te schematy fal mózgowych będą sczytywane i analizowane, plus próby analityk w stronę, w cudzysłowie, wielkiego brata, czyli monitoringu społeczeństwa i próby przewidywania różnych zachowań.
myślę, że w pewnym momencie w tych odczytach z fal mózgowych i być może nie tylko z fal mózgowych zaczną pojawiać się pewne schematy, pewne anomalie, które nagle się okaże, że występują u wielu osób, niezależnie, nie znających się, ale te anomalie będą miały tą cechę wspólną, że będą do siebie podobne treścią semantyczną. Czyli na przykład komuś się coś przyśniło, komuś innemu coś się przyśniło i nagle się okazuje, że te dwie osoby na dwóch różnych końcach świata miały ten sam sen, urządzenie to zarejestrowało i w formie tego filmu nagle się okaże, że na tym filmie mamy no niby sen, ale na filmie, który został zapisany z fal mózgowych, mamy jakąś postać, która coś mówi, która coś opisuje. I nagle się okaże, że u dwóch, trzech różnych osób pojawiła się ta sama postać i opisuje te same rzeczy. A jeżeli systemy odczytu fal mózgowych rozwiną się do tego stopnia, że będzie można wchodzić w odmienne stany świadomości i te ustrojstwa do pewnego stopnia będą sobie radziły z odczytywaniem tego, co się dzieje w falach mózgowych, kiedy sobie medytujemy, no to nagle się okaże, że wchodząc w odmienne stany świadomości uruchamiamy pewien interfejs komunikacyjny, a komputer sobie odczytuje i przerabia to na formę wizualną, poszerzona rzeczywistość czy w jakiej tam innej formie i oglądamy tą nieuświadomioną postać obcego. No i teraz to na pewno będzie miało związek z dużym skokiem ewolucyjnym, jeżeli chodzi o umysłowość ludzką, ale to nie będzie tak, że ten pierwszy kontakt przyczyni się do rozwoju ludzkości. Bardziej bym powiedział, że ten pierwszy kontakt i rozwój ludzkości będą to zjawiska korelacyjne, nie przyczynowe. To znaczy technologia będzie się rozwijać, będzie umożliwiała na robienie pewnych odczytów. Skutkiem ubocznym tych odczytów będą takie rzeczy jak pierwszy kontakt. Natomiast w międzyczasie będzie pojawiać się zmiana paradygmatu polegająca na tym, że i to już dzisiaj takie badania są robione, zakończone sukcesem. Jednej osobie zakładamy czepek EEG, zczytujemy dane mózgowe, których nawet nie musimy rozumieć, ale przekształcamy to na sygnał elektryczny, na sygnał cyfrowy, wysyłamy internetem. Druga osoba ma na przykład stymulator magnetyczny, też odpowiednio rozmieszczony na głowie. I ten stymulator magnetyczny wysyła impulsy magnetyczne do mózgu i na przykład jedna osoba po jednej stronie internetu rusza myszką i klika sobie gdzieś, a druga osoba po drugiej stronie internetu klika w te same miejsca, gdzie ta pierwsza. Przykładem kopiowania fal mózgowych niech będzie taki fajny film na YouTubie w TED Talksach, gdzie jednej osobie założono czepek, drugiej osobie założono elektrody na rękę. I teraz w momencie, kiedy ta pierwsza osoba myślała tylko o zginaniu ręki, nic się nie zadziało. Natomiast w momencie, kiedy ta osoba zgięła rękę, czyli było faktyczne przewodnictwo nerwowe, to ta osoba, która miała elektrody zaczepione na ręce, ręka jej się podniosła. Więc oprócz tego pierwszego kontaktu, paradygmatem świata, który będzie się zmieniał, to będzie paradygmat człowieka jako jednostki, granic osoby jako ja. Bo nagle się okaże, że jesteśmy klastrami zbiorowości, które są w stanie współgrać. I to nie będzie współgranie na bazie kontroli umysłów, tylko na bazie synchroniczności, czyli tak jakby wzajemnego synchronizowania się i robienia czegoś razem, bo każdemu w tym samym czasie pewne rzeczy przyjdą do głowy i one będą się zazębiać. To, o czym mówię, są to substytuty świadomości, bo to cały czas rozwija się i rozbija się o różne rozwiązania technologiczne. Ale pamiętajmy, że technologia jest swojego rodzaju ekspresją i odzwierciedleniem zwykłej świadomości, więc tak jakby żyjemy w świecie o pewnej gęstości, można powiedzieć. Energie subtelne, 5 gram, 10 gram, 30 gram, ile waży dusza? Jeżeli energie subtelne to jest 10 gram, a energie gęste, czyli ludzkie ciało to jest 80 kilo, i E równa się MC kwadrat to jest naprawdę duży potencjał energetyczny takiej masy. A więc być może jedną z ekspresji świadomości są właśnie takie ciężkie, gruboskórne narzędzia będące przedłużeniem świadomości, ale narzędzia, które my nazywamy technologią. One odzwierciedlają też to, co my robimy w sposób naturalny, czyli telepatia, komunikowanie się wzajemne, czyli jasnowidzenie, czyli bądź widzenie różnych rzeczy, bądź przewidywanie ich, bo pamiętajmy, że mózg jest jednak tak zbudowany, że stara się przewidywać różne scenariusze, co nastąpi, w jaki sposób nastąpi, czy coś, co się dzieje przed nami, stanowi wyzwanie, zagrożenie, czy przyniesie jakieś korzyści.
Większość życia, jakieś 99,9% spędzamy na automacie tak naprawdę. Tylko ten 0,1% świadomości jest świadomością prawdziwą. Tą grudziejewowską, pamiętaniem siebie, byciem świadomym. W każdym razie to, że w świadomości mamy pierwszy kontakt, czyli mamy różnego rodzaju channelingi, eksploracje niefizyczne, wyjścia poza ciało, świadome sny, podróże mentalne, no to jest coś, co traktujemy ok, fajnie, można pewne rzeczy zweryfikować, można potwierdzić poprzez szukanie podobieństw między osobami, ale kiedy będziemy mieli ekran komputera, na którym będą się wyświetlały podłużne rysy twarzy, jakiejś sylwetki, która różne mądre rzeczy prawi, no to nagle okaże się, że na ekranach komputerów mamy tych mistrzów starożytności, obcych z de facto nasze gwiezdne dziedzictwo, obcych z przeszłości, zapisanych w naszej pamięci, w naszym ciele, to się wszystko będzie wyłaniać za pomocą interfejsów, które przedstawiają nam przed fizycznymi zmysłami różne rzeczy. Będziemy mieć po prostu odwzorowania, do których tak się przyzwyczajimy, że będziemy to traktować jako normalne, tak jak dzisiaj mamy wideo rozmowy na Skype'ie, na Facebooku, na YouTubie mamy różne rzeczy. Tak samo te sprawy pojawiające się w tych interfejsach mózg-komputer będą się przeplatały z codzienną rzeczywistością jako bardzo zwyczajne. Tak w każdym razie ja to widzę i myślę, że do 2050 roku spokojnie to powinno stać się normalną, powszechną codziennością. Pewne rzeczy, o których mówię, jasno widzę, że będziemy stwarzać obrazy. Tak, będziemy stwarzać obrazy i będziemy stwarzać też rzeczywistość, która będzie namacalna, ale tak jakby zanim to się zacznie wykształcać w naszej świadomości jako pewna umiejętność organiczna i będąca być może przedłużeniem różnych elementów biocybernetycznych, typu jakieś, nawet nie implanty, być może to będą nanotechnologie, które będą rozsiewane w postaci nanorobotów na skórze i po prostu będzie to sobie działało, że pojedynczy nanorobot co prawda nic nie potrafi, ale takie stado 5000 albo 5 milionów jednostek nagle się okaże, że jest w stanie stworzyć sieć komunikacyjną pomiędzy technologią a biologią. I po prostu to się będzie rozwijać. Najpierw w formie technologicznej będzie taki model wzorcowy, jak to może działać, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, a później to się będzie stawało taką pewną normalnością wyuczoną na zasadzie odruchu Pawłowa. Czyli tak jak, no ja pamiętam jeszcze 20 lat temu nie było telefonów komórkowych, nie było za bardzo internetu i wielu rzeczy domyślaliśmy się, było takie trochę kombinowanie, a dzisiaj wiele rzeczy jesteśmy nauczeni, jak wykonywać pewne techniki i procedury związane ze świadomością typowo, ale te techniki i procedury i sposoby postępowania, typu wyszukiwanie informacji, obserwowanie interakcji, sterowanie przepływem danych, treści, emocji, potencjału ludzkiego. Uczymy się na technologiach i w zasadzie staje się to tak jakby naszą odruchową, immanentną, wrodzoną cechą z czasem, bo to jednak nowe pokolenie już mamy, gdzie tak jakby to się staje naturalnością, ale właśnie tej sfery strefy psychicznej. Także myślę, że to będzie wyglądało w ten sposób. Obcych będziemy mieli na ekranach, nie wiem czy smartfonów, ale na pewno tych urządzeń, które wtedy będą, a być może to już będą aparaty rzutujące bezpośrednio na siatkówkę oka. Dzisiaj jest to technologia fajna, ale jednak raczkująca, bo ruchy głowy, ruchy oczu powodują, że ta synchronizacja jednak nie do końca działa tak, jak powinna, z tego co wiem. Natomiast myślę, że wtedy to już być może będzie w formie przeszczepialnych soczewek na oko albo montowanych okularów dla osób, które są tradycjonalistami. I tak jakby ta poszerzona rzeczywistość, która jest niefizyczna, my ją będziemy mieli przed oczami jako najbardziej realistyczną. Być może nawet będziemy mieli jakieś rękawice, które będą pozwalały to dotknąć. Pomimo, że tego czegoś nie będzie wokół nas w tym świecie otaczającym fizycznym, zwykłym. Więc to będzie, nie będzie. Skoro będzie widziane i skoro będzie namacalne i skoro będzie współdzielone, bo wiele osób będzie mogło doświadczać tego samego, to zmieni się definicja iluzji i zmieni się definicja rzeczywistości. Pamiętajmy, że kiedy ktoś mówi o iluzji, że świat jest jedną wielką iluzją, każda iluzja i każda rzecz wymaga pewnego nakładu energii,
stworzenie takiej holograficznej iluzji, jaką jest nasz otaczający nas świat, wymaga bardzo dużej ilości energii, a umówmy się, ktoś musi potem zapłacić rachunek za prąd. Tu Krzysztof Jaros i luźne przemyślenia w ramach testowania nowego sprzętu.